Witam w kolejnym odcinku poświęconym grze Command Modern Operations. Mam z tą grą bardzo miłe wspomnienia praktycznie od początku, bo tak się fajnie złożyło, że akurat w dniu, w którym ją kupiłem, pamiętam, przyszła paczka z nową płytą chyba mojego ulubionego polskiego zespołu metalowego, czyli Stwórz. I akurat dostałem PM-kę od znajomego, który mówi mi: Griszak, na Steamie Command jest minus 50%, a mówiłeś, że chciałeś to kupić. No i kupiłem i okazało się, że to miałem rzeczywiście piękny dzień, bo podwójne combo. Z jednej strony rzeczywiście jedna z najlepszych płyt wspomnianego wcześniej zespołu, której bardzo długo słuchałem, a z drugiej strony jedna rzeczywiście z najbardziej udanych gier strategicznych, w jakie udało mi się zagrać w ciągu ostatnich lat. Command wciągnęło mnie bardzo mocno, co zresztą było, myślę, widać ładnie po tym, że sukcesywnie starałem się tłumaczyć kolejne tutoriale na język polski, tak aby móc jak największej ilości ludzi pokazać piękno tej gry. Nie jest tajemnicą, że Command jest wykorzystywane przez armię na całym świecie do szkolenia swoich wojsk, zarówno w tej wersji, którą możecie tu zobaczyć, czyli wersji komercyjnej, jak i w wersji, można powiedzieć, takiej profesjonalnej, która kosztuje, no chyba nie pamiętam, parę tysięcy złotych albo i więcej. W każdym razie w takiej wersji rzeczywiście już na full wypas. Czy nasza armia korzysta z Command? Tego nie wiem. Nie wiem. Chciałbym, aby tak było, ale czy tak będzie, to prawdę powiedziawszy takiej pewności nie mam. Niemniej mam nadzieję, że uda mi się wam tę grę pokazać dalej. Zaliczyłem już całkowicie tutorial lotniczy. Sporo to czasu trwało, ale myślę, że udało mi się pokazać wam w całości, jak ta gra jest fajna pod kątem lotniczym. I byśmy dzisiaj się zajęli kolejną częścią, czyli tutorialem podwodnym. Jak widzicie, tutaj tłumaczę sobie kolejne tutoriale i stopniowo będę je wrzucał na Steama, tak żebyście mogli je pobrać i również sobie je sprawdzić. Zajmiemy się dzisiaj natomiast okrętami podwodnymi. Tutaj taka ciekawostka, że jeżeli oglądaliście moje materiały poświęcone grze Cold Waters, to zauważycie, że bardzo wiele informacji jest, można powiedzieć, ze sobą zbieżnych. Więc tak, zajmiemy się dzisiaj pierwszym tutorialem, w którym nauczymy się takich podstaw operowania okrętami podwodnymi. Typu jak kontrolować, co jest specyfiką prowadzenia działań podwodnych i tak dalej. Natomiast oczywiście w miarę upływu czasu będziemy się bawić bardziej skomplikowanymi rzeczami. W tym scenariuszu mamy prostą sytuację, mamy do dyspozycji francuski atomowy okręt podwodny, a naszym celem jest przepływający gdzieś w naszym sektorze statek transportowy, więc nic nie jest szczególnie trudne, ale zobaczymy. Ok, więc zaczynamy od takich podstawowych kwestii. Tutaj mamy nasz statek, to jest okręt, to jest Rubis. Od razu możecie spytać o te kółka, one za chwilę wszystko tutaj będzie wyjaśnione. Więc tak, zaczynamy od ustawienia kursu, prędkości i głębokości. Więc statek mamy zaznaczony, więc wybieramy Plot Course. I jest napisane, aby wybrać kurs na północ, gdziekolwiek, więc płyniemy sobie na północ. Następnie ustawiamy prędkość i głębokość, więc throttle and attitude. I tak, głębokość na shallow, a prędkość na creep. To jest, można powiedzieć, taki optymalny układ dla okrętu podwodnego, dzięki któremu będzie mógł płynąć naprzód, a jednocześnie nie będzie generował za dużo hałasu, co, jak myślę, niedługo się za chwilę się przekonacie, będzie dla was bardzo ważne. Więc mając to wszystko, możemy włączyć sobie od razu kompresję czasu i tu taka ważna informacja: w przypadku okrętów podwodnych kompresja czasu jest rzeczywiście bardzo przydatnym elementem, ponieważ w przypadku samolotów, które latają jak diabli, włączenie szybkiej kompresji czasu może spowodować to, że nagle nie zorientujemy się nawet, jak połowa samolotów spadła na ziemię. Tak w przypadku okrętów podwodnych, do momentu wejścia w bezpośredni kontakt z nieprzyjacielem, to włączanie kompresji jest rzeczą jak najbardziej wskazaną. Ok. Zajmijmy się teraz sensorami okrętów podwodnych. Więc tak, radar. Radar może być używany tylko na głębokości peryskopowej i płytszej. Rzadko używa się radaru na okręcie podwodnym, ponieważ jest bardzo prawdopodobne, że zdradzi on obecność i pozycję. Radar jest czujnikiem aktywnym i musi być włączony, aby działać. Więc tak, radar generalnie jest zabawką, której nie używamy, jeżeli naprawdę nie musimy, ponieważ okręty podwodne w najlepszej sytuacji operują wyłącznie przy użyciu czujników pasywnych. Czujniki pasywne to są takie, które odbierają, a czujniki aktywne to są takie, które wysyłają. Więc jeżeli okręt podwodny używa czujnika aktywnego, to jest tak, jakbyśmy krzyczeli głośno: tu jestem, tu jestem. Tak więc tego staramy się nie używać, chyba że naprawdę sytuacja na nas to bardzo wymusza.
Następnie ESM. Podobnie jak radar, elektroniczne środki wsparcia mogą działać tylko na głębokości peryskopowej. ESM to pasywny, no właśnie, czujnik, który działa automatycznie, gdy okręt podwodny znajduje się na głębokości peryskopowej lub płytszej i działa poprzez wykrywanie emisji elektromagnetycznych z innych platform, na przykład z radaru. ESM może być bardzo przydatny do wykrywania wrogich samolotów i okrętów nawodnych z dużej odległości. ESM to jest generalnie maszt, który wysuwamy ponad wodę i on zbiera cały elektroniczny szum z okolicy, analizując i przetwarzając go. Jest to jedna z naszych rzeczywiście bardzo przydatnych zabawek. Jej jedyną wadą jest to, że musimy być dosyć płytko, aby działała. Wizualnie, no jak na każdym starym okręcie podwodnym, mamy oczywiście do dyspozycji peryskop, albo ewentualnie, tego już raczej się nie robi, załogę na mostku, która wychodzi i obserwuje sobie wszystko lornetkami. Generalnie ta opcja jest najcichszą możliwą, jeżeli chodzi w ogóle o obserwację, natomiast ma tę oczywiście wadę, że jest dostępna tylko i wyłącznie na głębokości peryskopowej albo płytszej i ograniczeni jesteśmy wyłącznie do naszego zasięgu wzroku. No i sonar. Sonar to jest taki nasz najważniejszy, główny czujnik używany przez większość okrętów podwodnych. Posiada tryb aktywny, jak i pasywny, który możemy sobie określić w menu sensorów. W trybie pasywnym sonar jest niewykrywalny, czyli po prostu tylko zbiera, analizuje hałas, który jest w okolicy. Natomiast w trybie aktywnym sonar może być wykryty przez inne platformy, nawet z dwukrotnie większym zasięgiem. Aktywny sonar jest rzadko używany przez okręty podwodne, ale może być bardzo przydatny do precyzyjnego lokalizowania kontaktów w sytuacji awaryjnej. Czyli tak, jeżeli włączenie radaru to byłoby krzyczenie tu jestem, to włączenie sonaru aktywnego byłoby krzyczenie tu jestem i jeszcze skakanie i machanie ręką. Robimy to właściwie tylko w sytuacji, kiedy jesteśmy przyciśnięci do ściany. Kiedy na przykład wiemy, że w okolicy jest wróg, który na nas poluje i najprawdopodobniej już nas wykrył i wie o nas wszystko i my w trybie awaryjnym po prostu chcemy się o nim dowiedzieć jak najwięcej, a nie jesteśmy w stanie przy pomocy naszych innych czujników. Wtedy możemy się pobawić aktywnym sonarem. Albo jeżeli wiemy, że cel, na który polujemy, nie jest w stanie nam w żaden sposób zaszkodzić i nie ma w okolicy niczego, co by nam mogło zaszkodzić. Wtedy hulaj dusza, piekła nie ma, możemy się bawić aktywnymi czujnikami. W pozostałych przypadkach raczej aktywne sonary czy radary nie są zabawką wskazaną dla okrętu podwodnego. Więc płyniemy dalej na północ i zobaczmy, co się wydarzy. Na wydajność sonaru pasywnego wpływa kilka czynników, ale w tym momencie interesuje nas szybkość i głębokość. Prędkość naszego okrętu ma znaczący wpływ na wydajność sonaru. Wolniejsze prędkości zmniejszają tzw. hałas własny, no, czyli śruba, silnik itd. i zwiększają zasięg, na którym możemy dokonać wykrywania. Krótko mówiąc, my generujemy mniej hałasu, nasz sonar działa efektywniej. Głębokość wpływa na to, skąd dźwięki najłatwiej dotrą do sonaru. Kontakty powierzchniowe będą łatwiej wykrywane przez okręt podwodny na peryskopowej, natomiast ze względu na właśnie kanał powierzchniowy, czyli no, chyba dość oczywiste. Im jesteśmy płycej, tym lepiej słyszymy, co się dzieje na powierzchni. Istnieje wiele czynników, które wchodzą w grę, ale musimy zdawać sobie sprawę z tego, że najlepszym miejscem na znalezienie naszego celu jest płytka głębokość i nieduża prędkość. Będzie tego więcej. Z czasem zajmiemy się w kolejnych samouczkach. To, co nas najważniejsze rzeczywiście, bo polujemy, wiemy, że polujemy na okręt nawodny, więc żeby go wyłapać, to potrzebujemy właśnie być na tej głębokości i nie poruszać się za szybko. Przyspieszmy jeszcze może trochę. O! Mamy nasz cel. I teraz zaczyna się zabawa, której nie mieliśmy może w samolotach tak bardzo. Wykryliśmy nasz cel. To jest kontakt sfery konwergencji. Wiemy o tym, ponieważ obszar niepewności, czyli to cały, ten cały żółty tutaj prostokąt, powiedzmy, zaczyna się w pierwszej strefie zbieżności, wyświetlany jako zacieniony zielony pierścień wokół okrętu podwodnego, czyli to, i rozciąga się do maksymalnego zasięgu sonaru, czyli ten jasnozielony. Odwrotnie, bezpośredni kontakt pojawi się między Twoim okrętem podwodnym a pierwszą sferą zbieżności, czyli jeżeli kontakt znajdzie się gdzieś tu, to wtedy będziemy mieli o nim dokładniejsze informacje. Więcej o tym za chwilę, ale zajmijmy się teraz sferą konwergencji. Mówiąc prościej, sfera konwergencji to obszar w kształcie pierścienia otaczający odbiornik sonaru, w której dźwięk może być wykrywany poprzez przemieszczanie się po zakrzywionej ścieżce przez wodę. Sfery zbieżności występują tylko na głębokiej wodzie, a odległość między nimi zmienia się w zależności od czynników środowiskowych. Z reguły są od siebie oddalone mniej więcej około 30 mil morskich. Patrząc na Rubisa z włączoną opcją mapy Underwater Sensors, tak, mamy tę opcję włączoną,
Widzimy zaciemnione zielone kółko reprezentujące właśnie sferę konwergencji. W niektórych przypadkach możemy zobaczyć wiele takich sfer, ale w tym przypadku jest tylko jedna. Chociaż obszar niepewności rozciąga się na maksymalny zasięg sonaru, wiemy, że jest to kontakt w sferze zbieżności i dlatego statek musi znajdować się gdzieś tutaj. Jeśli istnieje wiele sfer zbieżności, kontakt może znajdować się w dowolnej z nich, ale nie pomiędzy nimi. Podejdźmy trochę bliżej i spróbujmy uzyskać więcej informacji za pomocą pasywnego sonaru. Zachowamy w ten sposób ciągły kontakt z celem. Zmniejszę teraz może trochę. O! Teraz, kiedy mamy pewne informacje na temat kursu i szybkości kontaktu, możemy wypracować najlepszy sposób wykonania naszego ataku. Możemy po prostu nacisnąć F1 i kliknąć na kontakt, aby sztuczna inteligencja zajęła się sprawą, albo możemy sami zaplanować przechwycenie. I teraz tak, jaka to jest różnica? W takich scenariuszach jak ten możemy bez najmniejszego problemu kazać to zrobić sztucznej inteligencji. Po prostu klikamy F1, zaznaczamy kontakt i nasze komputery robią wszystko za nas. Krótko mówiąc, domyślnie załoga robi wszystko za nas. Kapitan wydaje rozkaz zajęcia się celem, załoga zajmuje się resztą. To jest fajne, tylko że to ma jedną wadę w przypadku większych scenariuszy. Ponieważ w przypadku większych scenariuszy, właściwie zawsze, AI odpali to, co ma najlepsze w każdy cel. Jeżeli tutaj mamy tylko ten jeden statek handlowy, to żadna filozofia. AI bierze go na cel, wali wszystkim, co ma, aż z niego nic nie zostanie. Natomiast w przypadku większych scenariuszy istnieje zagrożenie, że AI na przykład odpali nasze najlepsze torpedy czy rakiety w jakiegoś starego rzęcha, a my zostaniemy z niczym w sytuacji, kiedy pojawi się na przykład jego eskorta. I nie chcemy tego, żeby tak było. W związku z czym możemy się pobawić w sytuacji, w której ręcznie namierzamy ten cel i go topimy. Ręczne przechwycenie można niezawodnie wykonać, kiedy wiemy, posiadamy dokładne informacje, takie jak prędkość i kurs. Spójrzmy na ten cel. Więc tak, jego kurs to 120 stopni, jego prędkość to 23 węzły. Więc musimy sobie teraz ustalić, gdzie on się znajdzie za mniej więcej godzinę. Jeżeli porusza się z prędkością 23 węzłów na godzinę, to jesteśmy w stanie określić, gdzie dokładnie znajdzie się za godzinkę. Jeżeli znamy jego kurs, to jesteśmy w stanie określić, po jakiej odległości będzie się poruszał. A więc zaznaczamy sobie ten statek i włączamy urządzenie do pomiaru odległości, naciskając Ctrl i D. Klikamy go i widzicie, teraz wykreśla się linia. Więc oznaczmy sobie kurs 120 stopni i prędkość D. Jesteśmy w tym punkcie, odległość 23 mil morskich. Więc żeby sobie ten punkt zaznaczyć, klikamy Ctrl i Insert i zauważcie, teraz nam się kursor zmienił w łapkę. Klikamy tu i pojawił nam się punkt odniesienia. Wiemy już, że w tym miejscu znajdzie się nasz cel. Więc kiedy wiemy już, gdzie on będzie, możemy się teraz tutaj znaleźć. Wracamy więc na nasz Rubis. Wykreślamy kurs do tego celu. I zmieniamy prędkość na cruise. Niekoniecznie tom. W momencie, kiedy zmienimy prędkość, nasza śruba i silnik zaczną pracować głośniej. Oznacza to, że oczywiście będziemy mieli problem z tak precyzyjnym namierzeniem. Może się zdarzyć, że ten statek na chwilę nam zniknie, po czym będzie się pojawiał w różnych sytuacjach. Krótko mówiąc, nasze urządzenia będą musiały się dostosować do tego, że płyniemy z nieco większą prędkością i będą musiały go ponownie zbierać dokładne informacje na jego temat. W miarę jak będziemy w niektórych scenariuszach mieli taką sytuację, to możemy się nawet bawić w dokładne wykreślanie wszystkiego i obliczanie sobie tego przy pomocy kalkulatora lub arkusza kalkulacyjnego, jeżeli ktoś jest już fanatykiem matematyki. Ja zdecydowanie nie jestem, więc to, co chciałem zrobić, to jest tutaj. Aha, czasem może się zdarzyć, że chcemy sobie wyznaczyć więcej takich punktów odniesienia i żeby się nie pogubić w tych punktach, to możemy sobie na przykład zaznaczyć ten punkt, nacisnąć Ctrl i L
i zmienić na przykład jego nazwę punkt ataku. I alright, jesteśmy na prędkości cruise, więc płyniemy. Ten statek będzie tutaj się poruszał w tej sferze niepewności, bo ciągle nie znamy jego dokładnego położenia, a dodatkowo będziemy mieli, nasze urządzenia będą teraz na bieżąco aktywować, znaczy analizować jego aktywność i aktualizować zbierane przez nas informacje, więc trochę przyspieszmy. Kiedy zbliżamy się do kontaktu, możemy zauważyć, że sfera niepewności rośnie, ponieważ kontakt sonaru został utracony. To przyspieszyliśmy, urządzenie zaczęło pracować głośniej. I zanim pojawi się ponownie bliżej. Dzieje się tak, ponieważ sfera konwergencji pozwoliła nam wykryć cel na zakresie większym, niż jest to możliwe przy bezpośredniej transmisji dźwięku. Gdy statek przepłynie przez sferę, możliwe przy przepraszam. Gdy statek przepłynie przez sferę konwergencji, kontakt zostanie utracony. Gdy statek wejdzie bezpośrednie parametry naszych urządzeń namiaru lub ponownie wejdzie do sfery konwergencji, kontakt zostanie zaktualizowany o nowe informacje. Ten statek jest głośny, więc dobrze znamy jego pozycję, prędkość i kurs. W przypadku jednostek cichszych, tak jak na przykład okręty wojenne lub okręty podwodne, to wszystko będzie na pewno trudniejsze do zlokalizowania, a w takiej sytuacji czasem może być potrzebna właśnie wizualna identyfikacja przy pomocy peryskopu, a w sytuacjach skrajnych użycie radaru albo aktywnego sonaru, ale jak wspominałem, używanie tych zabawek no, nie jest najlepszym pomysłem, bo to może wywołać wilka z lasu. Spójrzmy dalej. Tu widzimy też czas, jaki upłynął od kontaktu. Może przyspieszmy. Teraz jesteśmy w zasięgu torped. Możesz zauważyć, że 8 mil wydaje się trochę mało, jak na zasięg nowoczesnych torped. To prawda. Domyślny zasięg torped w Command opiera się na zasięgu praktycznym. Jest to zasięg, na którym torpeda prawdopodobnie będzie w stanie namierzyć cel i w razie potrzeby ruszyć w pościg, skorygować swój kurs i go trafić. Strzały z większego zasięgu są możliwe poprzez zmianę doktryny zasięg torped, aby umożliwić zasięg maksymalny. To możemy się tutaj pobawić w ustawieniach doktryny, ale generalnie radzę unikać zabawy z doktryną do momentu, kiedy naprawdę dobrze opanujecie mechanikę tej gry. Może to być przydatne podczas ostrzeliwania łatwych celów, ale im większy zasięg strzału, tym mniejsze prawdopodobieństwo trafienia. Przeciwko każdemu zdolnemu do ucieczki celowi prawie zawsze lepiej jest używać zasięgu praktycznego wybranej torpedy. Zasięg praktyczny widzimy tutaj w postaci tego zielonego paska. Jeśli użyliśmy metody automatycznego ataku, to AI automatycznie otworzy ogień, gdy statek znajdzie się w zasięgu. Jeśli wybraliśmy ręcznie, to możemy teraz kazać naszej jednostce, aby wykonała ostrzał przy pomocy wybranych przez nas broni i rodzajów torped. Po wystrzeleniu torpedy okręt podwodny będzie miał pod spodem zasięg napis wire i będzie jego prędkość zostanie ograniczona. Stanie się tak, ponieważ używamy torped naprowadzonych przewodowo, które zostaną dokładnie omówione później, ale myślę, że sprawa jest prosta. Używamy torpedy, od nas z tą torpedą łączy przewód, w związku z czym nasz statek musi płynąć wolniej, aby ten przewód się nie zerwał. Teraz należy po prostu zatopić ten statek przy pomocy torped. To duży statek, więc będzie mógł wymagać kilku trafień. Należy zwrócić uwagę, że tak jak w prawdziwym życiu, często duże statki trafione torpedami potrzebują trochę czasu, żeby zatonąć. No, tak jak to jest chyba dosyć oczywiste, to nie jest druga wojna światowa, kiedy trafialiśmy Liberciaka torpedą i on chwilę później szedł na dno. W scenariuszach, w których ważnym czynnikiem jest oszczędzanie amunicji, warto użyć jednej, dwóch torped na dużym statku handlowym, a następnie poczekać, aż zatonie w wyniku zalania, zanim wystrzelimy kolejne torpedy. I to jest tak, jak mówiłem wcześniej, jeżeli odpalimy teraz, powiedzmy przy pomocy AI, a powiedzmy, że to zrobię. Przybliżmy trochę, zaznaczmy naszego Rubisa, auto engage. I zaznaczyłem mu, teraz AI zrobi wszystko za mnie. To nie ma sprawy, natomiast w przypadku, gdybyśmy wiedzieli, że na przykład polujemy na kilka celów, jest tu gdzieś eskorta, wtedy lepiej takie sprawy załatwiać ręcznie, bo wiemy, co, czym strzelamy i możemy sobie, można powiedzieć, dokonywać własnego gospodarowania zasobami. Teraz AI już obsługuje sprawy samo. Tu widzicie od razu też dla torpedy jej zasięg jej czujników.
Torpedy, co ciekawe, mają także swój kurs i możemy im zmieniać ten kurs, jeżeli będziemy chcieli. Widzieliście tamtą torpedę przed chwilą. O, a teraz właśnie to, dlaczego nie lubię robić to przez AI, bo AI odpalił Exoceta, czyli rakietę. A ja nie chcę odpalać rakiet. Wolę się pobawić torpedami, więc tak. Odpalę w niego dwie kolejne torpedy F-21 Artemis i zauważcie, że on w tym momencie zmienił kurs. Ustawił się da wprost do mnie, krótko mówiąc, wykonał taki najprostszy manewr uniku. Próbuję utrzymać kurs wprost na mnie, licząc, że w ten sposób będzie mu łatwiej uniknąć torped. No, to nie jest zła taktyka, ale w przypadku... O, a teraz AI jeszcze wali w niego egzosetami. Rzućmy sobie okiem na niego. O, tu nie znamy jego uszkodzeń dokładnych, ale tu widzicie poziom zalania wodą, a jednocześnie zmniejszającą się prędkość. O, już po nim. Także to byłoby tyle, jeżeli chodzi o ten tutorial. Jak widzicie, tutaj wszystko było proste. Generalnie to, czego mieliśmy się tutaj nauczyć, to, że podchodzimy do celu powoli i cicho, namierzamy, a następnie odpalamy, co mamy i kończymy zabawę. Więc tutaj trudno o jakiejkolwiek wielkiej filozofii, natomiast jest to dobra rzecz, żeby tak po prostu wczuć się w to, jak dowodzimy okrętem podwodnym. W kolejnych tutorialach zajmiemy się sytuacjami, w których będziemy mieli przeciwko sobie cele, które mniej lub większym stopniu będą w stanie nam zaszkodzić, bo ten tutaj mógł najwyżej na nas powygrażać w takim języku, w jakim mówiła załoga. Jeżeli po francusku, to jest szansa, że przynajmniej byśmy zrozumieli, co nas krzyczą. Okej. Kontynuujmy zatem tutorial podwodny i tym razem zajmiemy się jego drugą częścią. Tutaj skupimy się bardziej na naszych metodach wykrywania w sytuacji, kiedy nasz wróg będzie jednostką wojskową. Nauczymy się także tutaj podstaw związanych z zbieraniem danych, termokliną oraz podchodzeniem do wrogich jednostek nawodnych. Tym razem otrzymamy amerykański okręt podwodny, a naszym wrogiem będzie chińska fregata. Nadal teoretycznie będzie to walka dość jednostronna, ale... Więc tak, zajmijmy się tym, co na początku, czyli tak jak poprzednio, wykreślamy kurs na północ. Ustawiamy prędkość na creep, a głębokość na periscope. OK. W ten sposób San Francisco osiągnie głębokość minus 66 stóp, czyli około 20 metrów, przy prędkości 5 węzłów. Gdy okręty podwodne znajdują się na głębokości periskopowej, automatycznie podnoszą swoje periskopy oraz anteny i maszty, czyli jak Elint SM. Okręty podwodne z silnikiem diesla także podnoszą chrapy i włączają silniki wysokoprężne. Więcej o silnikach, o okrętach podwodnych z silnikiem diesla, tym zajmiemy się dalej. To jest swoją drogą bardzo ciekawa rzecz, ale to nie dzisiaj. Gdy znajdziemy się na głębokości periskopowej, będziemy mieli znacznie lepsze wyobrażenie o tym, co się dzieje wokół nas, ponieważ jesteśmy w stanie używać periskopu, a także wykrywać emisje elektromagnetyczne przy pomocy anten ESM. Z drugiej strony periskopy, maszty i wszystko inne może zostać wykryte przez wrogie systemy, oraz nawet przez ludzkie oko, jeżeli warunki pogodowe są dosyć dobre. Nie mówiąc już o tym, że możemy zostać zauważeni przez wszelkiego rodzaju samoloty, śmigłowce itd., które prowadzą działania ZOP, czyli zwalczania okrętów podwodnych. Więc ruszamy przed siebie. Kiedy osiągnęliśmy głębokość periskop, wykryliśmy nasz kontakt po przeużyciu ESM, czyli Electronic Support Measures, i jest to urządzenie pasywne, wykrywające emisje elektromagnetyczne z innych platform. Istnieje cała masa zestawów ESM, od podstawowych, bardzo zaawansowanych, ale taką zasadniczą różnicą i ograniczeniem jest moc i charakterystyka urządzenia. Aktywny sonar może być wykryty na odległości od 1,5 do mniej więcej dwukrotnej jego samego zasięgu, co już była mowa wcześniej, więc wykrycie ESM
często przynosi wczesne ostrzeżenie o obecności ogólnej lokalizacji platform korzystających z tego radaru. To odnosi się też do tego, czy mówiłem wcześniej na temat korzystania z aktywnego radaru. Przyjrzyjmy się kontaktowi. Wyznaczmy kurs w jego kierunku, pozostając na tej samej głębokości i zachowując tę samą prędkość. A więc zmieniamy nasz kurs mniej więcej w tą stronę. Nie wiem jeszcze dokładnie, co to jest. On jest zaznaczony jako skunk. Skunk to jest takie określenie kodowe dla jednostek, których nie jesteśmy w stanie zlokalizować jako wrogie, neutralne i tak dalej. Więc płyniemy w tę stronę. Gdy zbliżymy się do kontaktu, zauważymy, że obszar niepewności zmniejsza się. Dzieje się tak, ponieważ ESM nie jest precyzyjnym czujnikiem. Możemy jednak używać w tym momencie zaawansowanego systemu ESM, znajdującego się na naszym okręcie podwodnym, aby wykryć typ radaru, jakiego używa wroga jednostka. W tym przypadku będzie to radar typu SquareTie. Aby się o tym przekonać, klikamy na nasz kontakt i sprawdzamy Contact Report, tutaj w prawej u góry. I zauważmy, że mamy tutaj informację, że wykryliśmy ten typ kontaktu, natomiast na dole mamy prawdopodobne możliwości poprzez bazę danych, w której mamy informacje o typie wrogich okrętów, które używają danego typu radaru. I tutaj wiemy, że są to one zamontowane na fregatach typu Luda i fregatach typu Junku. Możemy już w tym momencie określić, że jest to cel nieprzyjazny, ponieważ wiemy, że tylko chińskie jednostki używają tego typu radaru, ale poczekajmy, aż nasze urządzenia zrobią swoją robotę. O. Teraz już z pewnością sklasyfikowaliśmy kontakt jako fregatę typu Junku. Jeżeli postępowaliśmy tak, jak było odpowiedziane, został on zidentyfikowany przez nasz holowany sonar ANTB-16. Tutaj widzimy wszystkie nasze urządzenia po prawej i dolnej stronie, które mogły go namierzyć i momenty namierzenia. Jak widzicie, jest tego sporo. Krótko mówiąc, nasza elektronika robi bardzo dobrą robotę, jeżeli chodzi o identyfikację tego Chińczyka. A mógł się znaleźć nawet w zasięgu naszego tak zwanego Mark One Eyeball. To jest taka nazwa żartobliwa, określająca identyfikację wzrokową. Są to wszystko czujniki pasywne. Oznacza to, że nie emitują żadnej energii, czyli to, o czym mówiłem, i okręt podwodny powinien popierać się przede wszystkim na wykorzystywaniu czujników pasywnych, natomiast czujników aktywnych używać tylko w ostatecznej ostateczności. Otwórz ponownie kontakt report. Możemy zobaczyć, że wykryliśmy także sonar HF. I tutaj miałem pewności, czy tutaj autor tutoriala się trochę nie pomylił, bo na tym momencie jeszcze tego sonaru nie wykrywamy. Ale już wiemy, że za chwilę go prawdopodobnie wykryjemy i że jest automatyczny zestaw do przechwytywania sonaru wykrywający jego aktywne emisje. Taki podwodny ESM. Jeśli sprawdzimy w bazie danych dla Junku, bo możemy teraz w momencie, kiedy już zidentyfikowaliśmy cel jako Junku, to zawsze możemy sobie wejść do jego bazy danych i zobaczyć wszystkie informacje na temat tegoż Junku. I jeżeli sprawdzimy sonar HF, to będziemy mieli informację, że on wykrywa kontakty na maksymalnym zasięgu 4 mil morskich. Ponieważ jesteśmy na głębokości periskopowej i nie możemy zobaczyć Junku nigdzie w okolicy, to możemy stwierdzić, że jest on oddalony na pewno dzięki co najmniej o 4 mile morskie lub więcej i nie może nas wykryć. Teraz tak, to by było w sygnaturach. Sonar HF to jest to urządzenie, o którym mowa. I teraz zobaczmy, gdzieś tu powinien być jego zasięg. O, tutaj przepraszam Was bardzo, sensory. Sonar. Gdzie on jest? Chciałbym Wam to pokazać. O, jest tutaj.
Czasem tego szukania trochę jest, więc tak, jest to sonar kadłubowy i jego dystans działania wynosi 4 mile morskie. My go w tym momencie jeszcze nie wykryliśmy, bo tutaj tutorial nas trochę oszukuje, ale prawdopodobnie za chwilę go wykryjemy. Na razie możemy się zbliżać na głębokości peryskopowej. Upewnijmy się, że jesteśmy na głębokości peryskopowej, ale musimy włączyć sobie najpierw naszego San Francisco. Tak, jesteśmy na głębokości peryskopowej, poruszamy się z prędkością creep, więc możemy sobie płynąć dalej. Ten Chińczyk sobie, jak widzicie, cały czas tam tutaj skacze, ale stabilizuje się stopniowo, dzięki czemu nasze informacje na jego temat są coraz dokładniejsze, jeżeli chodzi o położenie. O właśnie, zbliżyliśmy bardziej się do Dżanku. Jesteśmy teraz w zasięgu broni, a także w zasięgu wzroku, który dla okrętu podwodnego na głębokości peryskopowej wynosi mniej więcej 8-10 mil morskich dla dużych kontaktów nawodnych. Z tej odległości Dżanku nie będzie w stanie nas wykryć przy pomocy swojego aktywnego sonaru, który, jak pamiętam, ci wynosi mniej więcej 4 mile morskie, ale my możemy usłyszeć go przy pomocy naszego sonaru, zobaczyć go przy pomocy peryskopu i wykryć wszystkie emisje z jego czujników. Upewnijmy się, że jesteśmy na głębokości peryskop i otwórzmy kontakt report, dzięki czemu jak widzicie w tym momencie ilość czujników, które przechwytujemy z jego strony jest bardzo duża. On w tym momencie ciągle nas nie widzi. W związku z czym myślę, że widać tutaj ładnie różnicę pomiędzy nowoczesnym a trochę starszymi systemami namierzania. Jego cała elektronika robi hałas taki, że my ją przechwytujemy, a nasze czujniki pasywne z oczywistych powodów są dla niego niezauważalne. W związku z czym my go widzimy, on nas nie widzi. Powodem, dla którego nie mogliśmy wykryć wcześniej tych wszystkich radarów, a wykryliśmy SquirtEye, jest to, że znajdowaliśmy się poza horyzontem radarowym. Horyzont radarowy to maksymalna odległość, na jaką można narysować w linii widzenia pomiędzy emiterem a kontaktem ze względu na krzywiznę Ziemi. Dla łodzi podwodnej ta odległość wynosi około 12 mil morskich. No oczywiście, jeżeli ktoś jest foliarzem i uważa się, że Ziemia jest płaska, to może uznać, że to jest wszystko jeden wielki spisek i kłamstwo, no ale raczej foliarzy nie robią kapitanami okrętów podwodnych. W przypadku kontaktów powietrznych mogą to być nawet setki mil morskich, w zależności od wysokości samolotu. No, sprawa jest prosta i oczywista dla każdego, kto wejdzie na drzewo. Im jesteśmy wyżej, tym widzimy więcej. A jak wykryliśmy SquirtEye, skoro znajdował się ponad horyzontem radarowym? To proste. To jest radar, który operuje ponad horyzontem. Radary te wykorzystują długość fal, które odbijają się od jonosfery lub podążają za krzywizną Ziemi, aby sięgnąć poza horyzont. Ponieważ fale te przemieszczają się dalej niż inne, byliśmy w stanie wykryć je z większej odległości. Możemy stwierdzić, czy radar znajduje się nad horyzontem, czytając jego wpis w bazie danych. Daje to nam wskazówki dotyczące zasięgu radaru danego kontaktu. Teraz, kiedy jesteśmy już w zasięgu wzroku, istnieje szansa, że Dżianku może nas wykryć, dostrzegając nasz peryskop, więc zanurkujmy głębiej. Kontynuujmy kurs w kierunku Dżianku, utrzymując prędkość na creep, a głębokość na just under the layer lub minus 75 stóp. A więc tak, wróćmy na nasz San Francisco. Poprawmy sobie kurs, tak by płynąć w stronę Dżianku. I zmieńmy teraz nasza prędkość wciąż powinna być na creep, ale głębokość na just under the layer. Tu możemy to też robić ręcznie, jeżeli chcemy. Na przykład tutaj komputer nam sugeruje, bo to było minus 750 stop. I płyńmy przed siebie. W ten sposób przepływamy przy Dżanku. Jesteśmy już na odległości 2 mil morskich od niego, całkowicie niewykryci. No chyba, że byliśmy wcześniej pod warstwą, nad warstwą i zostaliśmy wykryci. No ale popłynęliśmy odpowiednio głęboko, więc może nam on może sobie nas szukać. To pokazuje, jak potężną jest warstwa dla okrętów podwodnych polujących na kontakty nawodne. Pamiętajmy jednak, że polujemy na starą chińską fregatę ze słabymi czujnikami w niemal idealnych warunkach środowiskowych.
Nie spodziewajmy się, że tak będzie w sytuacji, kiedy będziemy walczyć przeciwko nowoczesnym okrętom zwalczania okrętów podwodnych. To pokazuje, aby pokazać różnicę między byciem poniżej warstwy i powyżej, teraz zamierzamy wznieść się powrotem na głębokość Shallow. Gdy zostaniemy wykryci, otrzymamy informację o tym, że możemy otworzyć ogień torpedami, aby zatopić Jianku. Jeżeli jesteśmy za Jianku, prawdopodobnie nie zostaniemy wykryci, ponieważ jego aktywny sonar jest skierowany do przodu. No my jesteśmy w tym momencie, mijamy go akurat, więc jest jeszcze niewielka szansa, że nas wykryjemy, ale tak naprawdę w tym momencie nie powinniśmy mieć z tym problemu, więc wychodzimy na głębokość Shallow i spróbujmy Jianku posłać do przodków, jak to mówią Chińczycy. Zobaczmy, czy nam to się uda. Bo cały czas będziemy poruszać się też do przodu, więc jest szansa. A jednak. Tak jak myślałem, zostaliśmy wykryci, a więc prędkość do zera. I ponownie. Tutaj nie mamy się co bawić wybieranie celów i kombinowanie. Ustawiamy na auto engage target. Jak widzicie, Jianku w tym momencie się odwrócił i próbuje nam uciec naszym torpedom. Próbował. I to by było tyle, jeżeli chodzi o ten tutorial. Tutaj mieliśmy okazję się przekonać, jak wykonać atak i podejść praktycznie niezauważonymi do wrogiego celu. I pojawić się dopiero w momencie, kiedy nasz atak będzie właściwie 100% skuteczny, a wróg nie będzie w stanie zareagować. Oczywiście tu walczyliśmy przeciwko starej chińskiej fregacie, która nie miała kiepskie czujniki oraz ograniczone możliwości działania. W sytuacji, gdybyśmy na przykład walczyli przeciwko nowoczesnemu okrętowi, to taka taktyka mogłaby okazać się dla nas już, no, powiedzmy, że samobójcza. Więc to by było na tyle, jeżeli chodzi o dzisiaj. Dziękuję Wam za uwagę i do zobaczenia następnym razem.